W fabryce sztuk uroczyście otwarto wystawę Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski, przygotowaną przez Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Na Wernisarzu pojawiło się sporo gości zainteresowanych historią Polski, a w szczególności naszego regionu. Pojawiła się także Rodzina Świętej Pamięci Józefa Weltrowskiego, członka Gryfa Pomorskiego Armii Krajowej, w gospodarstwie którego znajdowała się tajna drukarnia wydająca pismo Głos Serca Polskiego. IPN przygotował ekspozycję. W Be współpracy z Muzeum Sztutchow. Autorka ekspozycji, Barbara Męczykowska, mówiła o przygotowaniu wystawy. Podkreśliła fenomen i znaczenie gryfa pomorskiego, który był największą na Pomorzu, niezależną, konspiracyjną, regionalną organizacją o charakterze wojskowo-cywilnym. Głos zabrał również Damian Kulas z Kociewskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, który wskazał na rozprawę doktorską o gryfie pomorskim autorstwa Krzysztofa Kordy. Swoimi refleksjami podzielili się również Stefan Kukowski, oraz posłowie na sejmy Jan Kulas i Kazimierz Smoliński. Wystawa składa się z kilkunastu planż, na których przy pomocy reprodukcji zdjęć, dokumentów i tekstu zaprezentowano powstanie, strukturę, działalność, najważniejsze postacie związane z gryfem Pomorskim oraz losy jego członków zarówno w czasie wojny, jak i po 1945 roku. Ekspozycja będzie wykorzystana do przeprowadzania warsztatów historycznych dla młodzieży. Wystawę w fabryce sztuk można zwiedzać do 15 września.